Uśmiechnięty, zadowolony kapitan reprezentacji Polski po wygranym meczu z Austrią 1-0. Jak wrażenia? Na pewno pozytywne i nasze morale są naprawdę mocno podreperowane po dwóch porażkach z Włochami i Koreą. Mamy jeszcze przed sobą jeden mecz z Japonią i też nie jest tak, że już wszystko jest spoko, po prostu czekamy na ten ostatni mecz, będziemy chcieli dobrze zakończyć ten turniej. Jesteście specjalistami od niespodzianek, pokonaliście drugiego faworyta tego turnieju. No, ten turniej jest dobrze obsadzony, wszystkie ekipy są mocne i w miarę wyrównane. Cieszymy się z tego, że udało się nam wygrać wczoraj i dzisiaj. I na pewno mecz z Japonią nie będzie należał do łatwych. Japonia też będzie chciała dobrze zakończyć turniej jakąś wygraną. Także to też będzie ciężki mecz. Jak nastroje w drużynie? No, tak jak mówiłem, pozytywne bardzo. Nasze morale są podreperowane, ale nie spoczywamy na laurach i wiemy, że jeszcze mamy jeden mecz i będziemy walczyć do końca na pewno o zdobycie 3 punktów. Przeszliście w tym turnieju niejako drogę z piekła do nieba. Czy w piątek odlecicie do elity? No, to już nie tylko od nas będzie pewnie zależało, ale tak jak powiedziałem, będziemy chcieli wygrać ten mecz za 3 punkty i będziemy wtedy analizować. I zobaczymy, jak poukłada się reszta wyników. Dokładnie. Marcin Kolusz, kapitan reprezentacji Polski, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.